Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDMości. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wiadomości TVP, no i pewnie Prawo i Sprawiedliwość, robią podchody pod koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Rolnicy chcą jasnych deklaracji od polityków. Związki rolnicze sprzeciwiają się ograniczaniu produkcji mięsa i oczekują poparcia 12 postulatów. A tu obie strony sceny politycznej mają odmienne podejście. Zgodności nie ma wręcz wśród partii chcących stworzyć koalicję rządzącą. Dominik Cierpioł. Jak wiadomo, większość wyborców PSL-u no to rolnicy i pewnie jakaś część wybiera wiadomości w TVP zamiast fakty w TVN-ie. I jest tak zwana naturalizacja, żeby pokazać tym wyborcom, żeby nie było jakiegoś szoku na wypadek, jakby PiS porozumiał się z PSL-em i pokazujemy tym widzom, że PSL-owi lepiej by było pójść w koalicję z PiS-em, no bo zobaczcie, ile nas łączy to my razem z PSL-em, my, Prawo i Sprawiedliwość i PSL, dbamy o polskiego rolnika, a tamci chcą zniszczenia rolnictwa. Gospodarstwo Macieja Małolepszego to jedno z tych miejsc, gdzie wynik wyborów do Sejmu i Senatu przyjęto z obawami. Obawami o przyszłość produkcji rolnej. Koalicja chce zabłysnąć na arenie politycznej. Nie może być tak, że my, rolnicy, będziemy z tego względu cierpieć. W żadnym wypadku nie zgodzimy się na to, żeby ograniczyć produkcję mięsa. Bo dziś realny jest scenariusz, w którym większość w Sejmie będą miały ugrupowania mogące poprzeć ograniczenie spożycia i tym samym produkcji mięsa, a to byłoby bardzo bolesne dla polskiego rolnictwa. No i pokazanie. Za nawet Konfederację pokazali, no bo jeszcze paru posłów do większości skądś będą musieli sobie załatwić. To nawet w tym momencie to nawet Konfederacja jest dobra, ale dlaczego uważam, że coś jest na rzeczy, bo portale informacyjne w tych programach najważniejsze rzeczy są na początku. Jeżeli od takiej sprawy zaczęły się wiadomości, no więc coś musi być na rzeczy. Jeśli oni się nie dogadają i z nami nie pójdą w dobrym kierunku, z rolnictwem nie pójdą w dobrym kierunku, my wyjdziemy na ulicę. Rolnicy skupieni w związkach zawodowych jeszcze przed wyborami chcieli poznać jasne stanowisko polityków w sprawach polskiego rolnictwa. Dlatego przygotowali tak zwaną rolniczą dwunastkę. Rolnicza dwunastka to jest zbiór takich naczyń połączonych dotyczących rolnictwa, na które nie da się częściowo odpowiedzieć tak lub nie. Rolniczą dwunastkę poparli politycy Prawa i Sprawiedliwości i Marek Sawicki z PSL-u. Pozostali politycy, którzy chcą rządzić Polską, nie mogą podpisać się pod postulatami rolników, bo ich poglądy są sprzeczne z wizją rolniczych związkowców. Tak, politycy Prawa i Sprawiedliwości się pod tym podpisali. Marek Sawicki. Dziękujemy, panie Marku, że pan staje w obronie polskiego rolnika. Weź pan tam przekonaj tych swoich kolegów, bo to koalicja naprawdę będzie wam bliżej jest do nas niż do tych z lewicy czy tam z Platformy i razem staniemy w obronie polskiego rolnika. Ja przecież nie odpowiadam za ludzi od Hołowni, ja odpowiadam za siebie. Ja wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadałem i uważam, że nawet jeśli Anna Maria Żukowska mówi, że rolnictwo nie będzie zapisane w umowie koalicyjnej, to ja jej zalecam od jutra strajk głodowy. No i pan Marek Sawicki prosto z mostu, no bo bez PSL-u nie da się stworzyć koalicji, no a bez lewicy już się uda. Politykom Lewicy, Polski 2050 i Platformy bliżej jest do poglądów inicjatywy Wybory dla Zwierząt 2023. Tworzą ją organizacje przekładające sprawy zwierząt nad interesy rolników. I tak partie wspierające rolników sprzeciwiają się planom ograniczania hodowli zwierząt i zmniejszania produkcji mięsa. Nie zgadzają się też na odbieranie zwierząt przez organizacje, które nie są instytucjami państwowymi. Po drugiej stronie jest odejście od chowu klatkowego, zakaz sprzedaży żywych ryb czy zakaz eksportu zwierząt z Polski do krajów trzecich. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak tytaniczną pracę wykonują dziennikarze, pracownicy telewizji polskiej, żeby ta koalicja miała rację bytu. Nagle PSL jest najlepszy, nawet Konfederacja jest spoko, bo tutaj za naszymi rolnikami, no jeszcze ich nie zapraszają do programów, ale może nawet się do tak radykalnych działań posunął.
Z jednej strony widzimy no, całe to środowisko tak zwanych ekologów z panią Spurek na czele, a z drugiej strony mamy przecież tam też i rolników, no, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. No i teraz takie Polskie Stronnictwo Ludowe ma pewien taką zagwozdkę. Z tego, co widzimy w mediach, zagwozdki PSL takiej nie ma. Raczej to jest jednostronna miłość bez odwzajemnienia ze strony PSL-u do PiS-u. Trzeba będzie powiedzieć, czy jesteśmy za tym, żeby zwijać w Polsce hodowlę zwierząt, czy wprost przeciwnie, może to być silny element polskiego rolnictwa. Wyniki ostatnich wyborów pokazały, że większość rolników nie chce lewicowej rewolucji. Na obszarach wiejskich najwyższe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Dominik Cierpioł, Wiadomości. Dobra, więc teraz pokazaliśmy wyborcom PSL-u, że jest im bliżej do nas niż do Platformy i że mogą z nami wchodzić w koalicję. Teraz pokażemy, jaki ten Tusk jest zły, żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości, żeby wyborcy PSL-u nawet chcieli, nawet wymusili, żeby to oni rządzili z nami. Dobra, puszczaj to teraz. Teraz polityczna presja na prezydenta w sprawie powierzenia misji tworzenia rządu. Niemal tydzień od wyborów. Wśród argumentów także ten dotyczący wysokości funduszy kancelarii prezydenta. Wśród wniosków także ten dotyczący zwołania pierwszego posiedzenia nowego Sejmu. A co na ten temat mówi konstytucja? O tym Bartosz Łyżwiński. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się najpóźniej w połowie listopada. Wcześniej prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które weszły do Sejmu. Mogę zapewnić od mojej strony, strony prezydenta, że wszystkie konstytucyjne ramy i terminowe, i proceduralne zostaną tutaj zachowane. To konstytucja wyznacza terminy, ale opozycja domaga się przyspieszenia, bo tego chce Donald Tusk, kandydat na premiera. Trzeba panu prezydentowi Dudzie powiedzieć, jest jedna ustawa, której on wetować nie może i ta ustawa się nazywa budżet państwa. I jak on się będzie bawił w prezydenta Rzeczpospolitej, to mu po prostu będziemy mu te zabawki zabierać. Tak myślałem, co panu Kamińskiemu chodziło po głowie, o co chodzi z zabieraniem zabawek i tak... Tak dalej nie wymyśliłem. Może wy wiecie, o co chodziło z tym zabieraniem zabawek. To groźby kierowane w stronę głowy państwa. Słyszymy to, czego jesteśmy świadkami, jeżeli chodzi o wypowiedzi różnego rodzaju politycznych ratlerków próbujących szarpać za nogawkę prezydenta. Do tego byliśmy przyzwyczajeni, jesteśmy przyzwyczajeni. Prezydent wykona to, co na jego ramiona nakłada konstytucja. To nie posłowie Platformy będą decydować, kiedy skończy się kadencja poprzedniego parlamentu, odpowiada prezydencki minister. Przestrzegajmy prawa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy są tacy politycy, którzy zawsze chętnie powoływali się na przepisy konstytucji, ale tylko wtedy, kiedy one im służyły. W innym przypadku widzimy chęć naginania tych zasad czy różnego rodzaju straszenia. W tle są gorączkowe próby budowania koalicji rządowej przez Platformę, ale atmosfera jest napięta. Z tego wynika to, że to ten nacisk, żeby prezydent jak najszybciej to zrobił, bo nigdy nie wiadomo. Tak sobie być może myśli Donald Tusk i liderzy Platformy. To dlatego prezydent jest atakowany. Nie pierwszy raz podważany jest jego mandat. Dla mnie prezydentem Rzeczpospolitej w tym wymiarze moralnym jest Rafał Trzaskowski. A moim, tak jak wcześniej wspominałem, Marek Suski i Krzysztof Kononowicz. W ich rozumieniu to jest po prostu tak, że jeżeli oni nie rządzą, to jest dyktatura. Krótka definicja, demokracja jest wtedy, kiedy my rządzimy. Tak, i odnosi się to do każdej partii politycznej, że demokracja jest wtedy, kiedy my rządzimy, i wykorzystywało to Prawo i Sprawiedliwość i wykorzystała to Platforma Obywatelska. Podobną taktykę polityczne zaplecze Donalda Tuska stosowało, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, łącznie z odmawianiem prezydentowi dostępu do rządowych samolotów. Bartosz Łyżwiński, Wiadomości. Ty Mirek, a co to takie krótkie było? Tam nawet o Tusku za dużo nie było. Dawaj kolejny materiał, macie coś? Puszczaj, bo już to się kończy. Wyniki wyborów wszystkich zmuszają do budowania większości. Nikt nie jest w stanie rządzić samodzielnie. Negocjacje natomiast to próby pogodzenia różnic programowych i ambicji dotyczących stanowisk. Kto ile może i chce ustąpić, ile może mniejszy i jakie są dla niego zagrożenia? O tym Piotr Pawelec. Wchłonąć przystawki to misja Donalda Tuska wobec mniejszych ugrupowań opozycyjnych. Wchłonąć przystawki to misja Jarosława Kaczyńskiego, żeby wciągnąć polityków od Gowina i od Ziobry. No niestety od Ziobry się nie udało, bo jednak ci politycy byli mu wierni. Nie dało się ich przekupić, jak na przykład polityków pana Gowina.
Próbował ją zrealizować jeszcze przed wyborami, forsując wciągnięcie Hołowni, PSL-u i Lewicy na jedną listę, listę Platformy Obywatelskiej. Z takim maniakalnym uporem, powtarzam, jednoczmy swoje siły. Jedna lista nie powstała, a Tusk swoją dominację na opozycji próbuje umacniać po wyborach, mimo zapewnień o ewentualnym równym podziale władzy między frakcje Tuska, Hołowni, Kosiniaka-Kamysza i Czarzastego. Platforma chce najwięcej dla siebie, w tym stanowisko premiera. Czy to jest aż tak dziwne, że ugrupowanie, które zdobyło ponad połowę głosów w tej koalicji, potencjalnej koalicji, będzie miało stanowisko premiera i to ono będzie rozdawać karty? No chyba, że Prawo i Sprawiedliwość dla koalicji zrobi wszystko, nawet mniejszemu da premiera. Panie Kosiniak, to do pana, premier dla pana, tylko daj pan nam parę tych głosów. Nie ulega wątpliwości, że powierzenie tej misji komukolwiek innemu niż lider demokratycznej opozycji, czyli Donaldowi Tuskowi, stanowiłoby potężny błąd. Bo Donald Tusk jest znany z podporządkowywania sobie koalicjantów. Jakby ktoś w ogóle chciał wchłonąć lewicę czy zjeść lewicę, lewica jest niestrawna, więc przestrzegamy przed tym. Mniejsze podmioty zdają sobie jednak sprawę, że będą musiały pójść na daleko idące ustępstwa. W mediach czytamy między innymi. Zwraca też uwagę niezwykle słaba pozycja lewicy, która zresztą może w ogóle do rządu nie wejść lub zostać użyta wyłącznie do uzyskania początkowej większości, by potem zostać wypchnięta. Koalicja to jest między innymi takie wydarzenie, że trzeba się w niektórych miejscach po prostu posunąć. On po prostu musi być dyktatorem. Taki jest jego program. On po to chciał tworzyć tę jedną listę, żeby podporządkować sobie wszystkie partie opozycyjne. Ach, ten Tusk miał tak złowieszczy plan wystartowania jako jedna lista, danie dla innych polityków z innych partii słabych miejsc i to ci wszyscy tam, te 248 mandatów by były prawie wszystkie dla Platformy Obywatelskiej. Haha, i nikomu by nic nie zostało. Z zakulisowych i medialnych doniesień wynika, że aspirujące do przejęcia władzy partie opozycyjne już dzielą stołki. Karty w tej rozgrywce ma rozdawać oczywiście Platforma. Dość kłótni. Rozmowy idą bardzo dobrze, a różnice zdań są częścią demokracji. Z tych partii niewiele co zostanie. Nieoficjalnie mówi się, że Tuska interesuje przejęcie władzy nad całą opozycją, a następnie powrót do Brukseli na intratne stanowisko. Jeszcze we wszystko bym mógł uwierzyć, ale że Donald Tusk wróciłby do polskiej polityki, zostałby premierem i załóżmy po roku zdał takę premiera, żeby pojechać do Brukseli, no tak szczerze nie chcę mi się w to wierzyć, a na pewno byłbym zaskoczony, żeby tak się stało. Pan Donald Tusk cały czas gra, to jest jedno, że na siebie, ale przede wszystkim gra na inne państwa w Europie. Donald Tusk już pokazał, że nie tyle nie są dla niego istotne interesy Polski, licznych przykładów tutaj można dostarczyć, co nie są dla niego istotne nawet interesy własnego obozu politycznego. Platforma, dzieląc już ministerialne stołki, dzieli skórę na niedźwiedziu, bo zwyczajem jest, że prezydent powierza misję tworzenia rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory. Piotr Pawelec, Wiadomości. A wy wierzycie w to, że Jarosław Kaczyński mógłby skusić PSL do rządzenia razem z nimi? Napiszcie w komentarzu, bo to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.